aby on luzował z tej fazy rządów Salomona. Aber er hatte auch junge Berater. Ale on również miał młodych doradców. Und die haben ihm geraten, noch härter zu sein als sein Vater. A ci doradzili mu, żeby był twardszy niż jego ojciec. Die Folge war eine Trennung im Volke Gottes. Następstwem było to, że nastąpił podział w ludzie izraelskim. Eine traurige Trennung, die bis jetzt noch nicht geheilt ist. I to bardzo smutny podział, który po dziś dzień jeszcze nie został naprawiony. Sie wird einmal geheilt werden. Kiedyś będzie to naprawione. Aber erst dann, wenn der Herr Jesus kommen wird, in Herrlichkeit. Ale dopiero wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie w chwale swej. Dann wird er wieder alle zwölf Stämme zusammen. Wtedy on wszystkie 12 gromadzi. 10 Stämme fielen von Rehabeam ab. I wiemy, że 10 pokoleń odpadło od panowania Rehabeama. Und Jerobeam wurde ihr Anführer. A ich przywódcą stał się Jeroboam. Und das erste, was Jerobeam tat. I pierwszą rzecz, którą ten Jeroboam uczynił, er stellte zwei gottesdienstliche Orte auf. To było to, że on postanowił, że w dwóch miejscach będzie składana chwała Bogu. Einen in Bethel und einen in Dan. Jedno miejsce było w Bethel, drugie w Dan, czyli w Izraelu. Er ging von diesem wichtigen Grundsatz ab. Czyli on odstąpił od tej ważnej zasady, dass es nur einen Ort gibt, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Że tylko jest jedno miejsce, gdzie Bóg rozkazał, żeby tam jego imię było chwalone. Das war damals Jerusalem. I wtedy to była Jerozolima. Aber er sagte, jetzt gibt es zwei Orte. A on teraz powiedział, będą dwa miejsca. Und jeder kann dahin gehen, wo er wählen will. I powiedział, że każdy może iść tam, gdzie sobie to obmyśli. Eine Sache von tiefer Belehrung für uns. I to jest rzecz, która ma głębokie pouczenie dla nas. Auch in unseren Tagen. Również i w naszych czasach. Man kann auch Gläubige treffen. Bo można spotkać wierzących. I wenn es um die Frage des Zusammenkommens geht. Którzy, jeżeli chodzi o tą sprawę wspólnego zgromadzenia się. Sagen, wir suchen uns eine Gemeinde aus. My szukamy sobie takiego zboru. Die uns gefällt. Taki sobie wyszukamy, który będzie się nam podobał. Und da gibt es ganz verschiedene Beweggründe, die man haben kann. I naturalnie każdy człowiek może mieć bardzo różne pobudki, którymi się będzie kierował w tym szukaniu. Reine sagt, ich suche eine Gemeinde, wo viel Leben ist. Jeden powie, ja szukam sobie zboru, w którym jest dużo życia. Der andere sagt, ich suche eine Gemeinde, wo viel Jugend ist. Inny powie, ja szukam sobie zboru, w którym jest dużo młodzieży. Der dritte sagt, ich suche eine Gemeinde, wo ein gutes Wort verkündigt wird. Trzeci powie, ja szukam sobie zboru, w którym będzie dobrze głoszone słowo. Das ist alles ganz verkehrt. Ale to wszystko jest błędne. Wir müssen fragen, wo der Herr will, dass wir uns gesagt. My musimy samych siebie pytać, gdzie Pan chce, abyśmy się my zgromadzali. Beim Zusammenkommen geht es nicht um unsere Wünsche. Bo jeżeli chodzi o zgromadzanie się, to nie chodzi o nasze uczucia. Sondern um die Ansprüche des Herrn. Ale chodzi tutaj o żądania Pana. Denke dabei an eine Stelle in Lukas 22. Myślę przy tym o jednym miejscu z Łukasza 22 rozdział. Da beauftragte Herr Jesus Petrus und Johannes das Wasser zu bereiten. Tam Pan polecił Piotrowi i Janowi, aby przygotowali baranka paschalnego. Nun diese zwei Jünger hätten sich zusammensetzen können. I teraz ci dwaj uczniowie mogliby ze sobą usiąść und miteinander bereden, wo es wohl am besten wäre, wo sie das tun könnten. I mogliby ze sobą uzgadniać, o, gdzie by to by było najlepiej, żebyśmy to przygotowali dla Pana. Sie haben sicher verschiedene Häuser gekannt. Z pewnością znali różnorodne domy. Und es wäre ihnen sicher etwas in den Sinn. I na pewno coś by im się przypomniało i wiedzieliby, gdzie to zrobić. Ale tu nie. Ale oni tak nie uczynili. Wisst ihr, was sie sagen? Czy wiecie, co oni powiedzieli? Herr, wo willst du, dass wir es bereiten? Panie, gdzie ty chcesz, abyśmy go przygotowali? Und dann sagte Herr Jesus. A wtedy Pan Jezus powiedział. Ihr werdet einen Mann finden, der den Krug Wasser trägt. Znajdziecie, idąc do miasta, męża, który będzie niósł dzban wody. Folget ihm. Pójdźcie za nim. Aber es ist doch interessant, dass er das nicht von Anfang an gesagt hat.
Ale to jest bardzo interesujące, że Pan Jezus im od razu na początku tego nie powiedział. Er hätte gleich am Anfang sagen können. Przecież mógłby od razu na początku im powiedzieć. Geht da und da hin und dort bereitet das Passa. Idźcie tam i tam przygotujcie baranka. Aber das tat er nicht. Ale Pan Jezus tak nie uczynił. Er wartete auf die Frage der Jünger. Bo on właśnie oczekiwał na to pytanie tych uczniów. Herr, wo willst du? I żeby oni postawili... Der zweite Gottesdienst ist hier auf der Aufstellung. Że on postanowił dwa różne miejsca przynoszenia chwały Bogu. Und das Volk wählen dies, wo sie hingehen wollen. I że on pozwolił, aby lud wybierał sobie, gdzie mają pójść. Aber dahinter lag eine große Hindernis. Ale w tym była wielka chytrość ukryta. Er wollte auf jeden Fall verhindern. Bo on w każdym bądź razie chciał przeszkodzić temu. Dass sie an den Ort gingen, an den Gott seinen Namen hat wollen. Aby oni w żadnym wypadku nie poszli na to jedno miejsce, w którym Bóg dał, żeby Jego imię tam zamieszkało. I każda zaraz nagleźli Bóg te Köln. O tym wszystkim możecie przeczytać sobie w Księdze Królewskiej. Dann sehen wir, dass die zwei Stämme verschiedene Könige hatte, der Reihe nach. I potem obserwować możemy, że opisane są, że te dwa królestwa mają różnych królów, jeden po drugim następujących. Manche waren sehr gottlos. Niektórzy byli bardzo bezbożni. Aber manche waren auch gottesfürchtig. Ale niektórzy byli bogobojni. Und es gab besonders zwei, die hervorgehoben werden. A szczególnie dwóch było takich, którzy są szczególnie pokazani. Es ist Hiskia und Josia. To jest Hiskiasz i Josia. Aber dazwischen war ein König, der war ein schlimmer Götzendiener. Ale pomiędzy nimi panował król, który był okropnym bałwochwalcą. Es ist der König Manasse. To był król Manasses. Er ließ die Kinder durch Feuer gehen. On nawet kazał, aby dzieci były przeprowadzane przez ogień. Auf diese Handlung hin hat Gott gesagt, ich führe dieses Volk in Gefangenschaft. I właśnie z tego powodu, z tego postępowania tego króla Manassesa, Bóg przyrzekł, że ja uprowadzę ten naród do niewoli. Und selbst der gottesfürchtige König Josia, der nachher kam. I nawet ten bogobojny król Josiasz, który potem za nim zaczął panować, konnte dieses Gericht nicht mehr abwarten. On już nie mógł zatrzymać tego sądu. Dieses Volk wurde unter Nebukadnezar nach Babel weggeführt in Gefangenschaft. I ten naród został za czasów panowania Nebukadnezara uprowadzony do Królestwa Babilonu. Und es gibt Psalmen, die von dieser Zeit sprechen. I są psalmy, które mówią o tym czasie. Und ich denke an Psalm 137. I myślę o Psalmie 137. Wo wir lesen, dass sie an den Flüssen Babels saßen. W którym to my czytamy, że siedzieliśmy nad rzekami Królestwa Babilonii. Und dass sie Jerusalems gedachten. I wspominaliśmy sobie Jerozolimę. Und dass sie weinten. I że żeśmy tam płakali. Aber dann sehen wir nach 70 Jahren Gefangenschaft. Ale następnie oglądamy, że po 70-letniej niewoli. Eine wunderbare Gnade Gottes. I objawiła się cudowna łaska Boża. Gott ermöglichte es diesem Volk nach Jerusalem und nach Israel zurückzukehren. Bóg umożliwił temu narodowi, aby wrócił do Jerozolimy i do Izraela. Aber das Traurige ist, ale smutne w tym to jest to, dass nur ein kleiner Teil der zwei Stämme zurückkehrt. Że tylko mała cząstka tego ludu wróciła z powrotem. Wir wissen die Gründe nicht, warum viele nicht zurückkehren wollen. Nie znamy powodów, dlaczego wielu z nich nie chciało wrócić. Vielleicht hatten sie es sich gut eingerichtet in Babel. Może z tego powodu, że dobrze się urządzili w Królestwie Babilonii. Hatten hohe Stellungen bekommen. Może otrzymali dobre, wysokie posady. Und haben Jerusalem vergessen. I zapomnieli Jerozolimę. Aber es ging einige die Kette zurück. Ale byli też i nieliczni, którzy wrócili z powrotem. Und von diesen, die zurückkehrten, haben wir fünf Bücher in der Heiligen Schrift. I o tych, którzy wrócili z powrotem,
Mamy zapisane 5 ksiąg w Biblii. Es ist Esra, das Buch Esra und Nehemia. To są dwie księgi Esrasza i Nehemiasza. Es sind die Propheten Zacharia, Malachia und Haggai. I trzech proroków, Zachariasz, Malachiasz i Ageusz. Und es ist von wunderbarer Belehrung. I to jest pełne cudownych pouczeń. Zu sehen, wie dieses Volk vorging. Aby to przyjrzeć się i oglądać, jak powodziło się temu narodowi, als sie zurückkehrten nach Jerusalem. Gdy wrócili z powrotem do Jerozolimy. Diese Stadt war ein Trümmerhaufen. A to miasto to była wielka kupa gruzów. Das erste, was sie bauten, war der Altar. I pierwszą rzecz, którą odbudowali, to był ołtarz. Wir haben an einem der Zusammenkünfte versucht zu zeigen, was der Altar ist. Jeden, w czasie jednych z naszych spotkań żeśmy próbowali pokazać, co to oznacza ołtarz. Es ist der Weg, auf dem ein Mensch Gott nahen kann. I stwierdziliśmy, że to jest droga, na której człowiek może się przybliżyć do Boga. Sowohl persönlich, wie auch miteinander als Volk Gottes. Zarówno osobiście, jak też i wspólnie, jako cały naród Boży. Sie bauten den gottesdienstlichen Altar. I oni tam zbudowali ołtarz, na którym przynosili chwałę Bogu. Genau an dem Platz, wo früher gestanden hat. Dokładnie na tym samym miejscu, gdzie dawniej stał. Sie zurückkehrt zu dem, was von Anfang war. Oni powrócili do tego, co było od początku. Das ist auch so wichtig für uns. To też jest bardzo ważne dla nas. Dass wir zum Worte Gottes immer wieder zurückkehren. Abyśmy my zawsze ciągle na nowo wracali do Słowa Bożego. Als zweites bauten sie den Tempel. Jako drugą rzecz oni zaczęli odbudowywać świątynię. Und es ist zu Herzen gehen, zu sehen, wie sie dieses Haus dann einweihten. I jest to rzecz wielce wzruszająca nasze serca, aby oglądać, w jaki sposób oni poświęcili ten dom. Es war dieser Tempel war nicht mehr so schön wie zur Zeit Salomons. Ta świątynia już nie była tak piękna jak za czasów Salomona. Und die Jungen jauchzten bei der Einweihung. Młodzi bardzo się cieszyli z ukończenia dzieła i poświęcenia świątyni. Und die Alten weinten. A starsi płakali. Beides war richtig. Obydwie rzeczy były właściwe. Das Weinen und das Jauchzen. Zarówno płacz, jak też i radość. Das Weinen der Demütigung. Ten płacz tego upokorzenia się. Und das Jauchzen in die Gnade Gottes. I radość. Głośna radość z łaski Bożej. Auch das soll unseren Weg heute kennzeichnen. To również powinno charakteryzować i naszą drogę obecnie. Wir haben viel Grund uns zu demütigen. Bo mamy wiele powodów, aby się upokarzać. Wenn wir an unseren gemeinsamen Weg denken. Bo gdy wspomnimy sobie naszą wspólną drogę. Und an vieles, das Gott nicht gefallen kann. I stwierdzimy, że wiele jest rzeczy, które się Bogu nie podobały. Aby haben auch allen Grund zu jauchzen in die Gnade Gottes. Ale również mamy też wiele powodów, aby głośną radością wychwalać tą łaskę Bożą. Dass er es uns erhalten hat, nach seinem Worte zusammenzukommen. Że On nam to utrzymał, że możemy się według Jego słowa wspólnie zgromadzać. Als drittens bauten sie die Mauer. Jako trzecia rzecz to zbudowali mury. Die Mauer war da zum Schutz des Hauses und des Altars. Ten mur miał służyć jako ochrona tego miasta i ołtarza. Auch wir brauchen auf dem gemeinsamen Weg eine Mauer. Również i my potrzebujemy na naszej wspólnej drodze taki mur. Das ist, eine Mauer ist nicht schönes. Mur to nie jest coś pięknego, ale coś bardzo koniecznego. Damit man weiß, was draußen und drinnen ist. Aby każdy wiedział, co jest wewnątrz i co jest zewnątrz. Aber es gibt etwas sehr schönes in einer Mauer. Ale jest rzeczą piękną w murze. Und das sind die Tore. To są właśnie bramy. Da kann man Menschen hineinlassen. Przez te bramy można wpuścić ludzi. Aber sie sind in traurigen Fällen auch dazu da. Ale również też i w smutnych przypadkach bramy są do tego, aby przez te bramy ludzi wyrzucić. Sie hatten also eine glückliche Zeit wieder in Jerusalem.
A więc nastał szczęśliwy czas znowu w Jerozolimie. Allerdings brauchten sie immer wieder Ermahnung von Gottes Seite. W każdym bądź razie zawsze potrzebowali napominań ze strony Bożej. Und wir denken besonders an den Propheten Haggai. A szczególnie myślimy teraz o proroku Ageuszu, dann musste sie ermahnen, który musiał ich napominać. Und musste ihnen sagen, ihr sitzt in wunderbaren Häusern. I musiał im to wytykać, że mieszkacie w pięknych domach. Und das Haus Gottes ist öde. A dom Boży jest spustoszony. Und dieses Volk hat auch die Ermahnung Gottes gehört. I naród posłuchał tego napomnienia Bożego. Und sie wurden wieder eifrig für dieses Haus. I znowu nabrali pilności do budowy tego domu. Aber dann sehen wir auch bei diesem Überrest einen Niedergang. Ale również i u tej resztki, która wróciła, widzimy upadek. Und in diesem Niedergang hinein spricht unser Buch der Propheten Malachi. I właśnie o tym upadku mówi ta przeczytany urywek z naszej księgi Malachiasza. Sein sehr ernstes Buch der Heiligen Schrift. Bo to jest bardzo poważna księga w Piśmie Świętym. Und es spricht im Wesentlichen vom Gericht. I w zasadzie to mówi o sądzie. Wenn wir jetzt zum ersten Vers unseres Kapitels gehen, gdy przejdziemy do pierwszego wiersza naszego rozdziału, dann sehen wir, dass dieser Vers sehr interessant ist. To stwierdzamy, że ten wiersz jest bardzo interesujący. Ich sende meinen Boten. Ja posyłam mojego posłańca. Das ist ein prophetisches Wort auf den Johannes den Täufer. I to jest prorocze słowo zwiastujące nadejście Jana Chrzciciela. Johannes der Täufer ist vor dem Angesicht des Herrn gekommen. Jan Chrzciciel przyszedł przed obliczem Pańskim. Aber dann überspringt dieser Vers die Jahrhunderte der Zeit der Gnade. Ale następnie ten wiersz przeskakuje te setki lat okresu łaski. Und spricht sogleich, dass der Herr Jesus zum Gericht kommen wird. I natychmiast wewnątrz tego samego wiersza jest mowa o tym, że Pan Jezus przyjdzie na sąd. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan. Das ist noch zukünftig. Ta rzecz to jeszcze jest i przed nami rzeczą przyszłą. Und unser Kapitel spricht prophetisch von einer Zeit, die noch vor uns ist. I ten nasz rozdział mówi proroczo o czasie, który jeszcze jest przed nami. Die aber nicht uns gläubige der Gnadenzeit betrifft. Ale okres czasu, który nie dotyczy nas wierzących okresu łaski. Denn bevor diese Gerichte eintreffen, bo zanim rozpoczną się te sądy, wird der Herr Jesus kommen zu den Trüchtern. Pan Jezus wcześniej przyjdzie, aby pochwycić wierzących do siebie. Alle Erlösten werden in den Himmel gehoben. Wszyscy odkupieni będą wzięci do nieba. Und dann wird das Evangelium des Reiches verkündet. A wtedy dopiero na ziemi będzie głoszona Ewangelia Królestwa. Ganz besonders im unterem Volk Israel. A szczególnie wśród ludu izraelskiego. Das Evangelium des Reiches beinhaltet. A Ewangelia Królestwa zawiera w sobie tut Buße. Następujące polecenie: pokutujcie. Und erwartet den König, den Messias. I oczekujcie Króla Mesjasza. Dieses Volk Israel wird noch durch eine ganz schwere Gerichteszeit gehen. I ten lud izraelski będzie musiał przejść przez okres bardzo ciężkich sądów. Und es wird ein Gericht sein, wie sie es noch nie empfangen haben. A będzie to sąd, jaki jeszcze nigdy nie przechodził nad tym ludem. Aber auch für uns finden diese Verse eine Anwendung. Ale również i te wiersze mają zastosowanie dla nas. Auch wir haben es mit dem richterlichen Charakter des Herrn Jesus zu tun. Również i my mamy do czynienia z tym sędziowskim charakterem Pana Jezusa. Wir sprechen sehr gerne vom Herrn Jesus als vom guten Hirten. Bardzo chętnie mówimy o Panu Jezusie jako o dobrym pasterzu. Ich selbst liebe sehr diese Verse in Gottes Wort, wo er so vor uns gestellt wird. Ja też osobiście bardzo miłuję te miejsca z Pisma Świętego, w
których on w ten sposób nam jest przedstawiony. Aber die Bibel zeigt uns auch eine andere Seite des Herrn Jesus. Ale Biblia pokazuje nam również inną stronę Pana Jezusa. Hier finden wir in Offenbarung 1. I to znajdujemy opisane w Objawieniu pierwszy rozdział. Da hat er sein Herz mit einem Band zugebunden. Tam widzimy go przepasanego na sercu, na piersiach pasem. Und seine Augen sind wie Feuerflammen. A oczy jego są jak płomienie ognia. Und er wandelt inmitten der Versammlung. A on przechadza się pomiędzy zgromadzeniami. Seht ihr, das tut er auch heute Nacht. I wiedzcie o tym, Pan Jezus czyni to i dzisiaj, dzisiejszego popołudnia. Seine Augen sehen bis in die tiefsten Kammern deines Herzens jetzt. Teraz jego oczy spoglądają do najskrytszych zakątków twojego serca. Das ist sehr ernst für uns. I to jest bardzo poważne dla nas. Auch wir Gläubige haben es mit diesem richterlichen Charakter zu tun. Również i my wierzący mamy do czynienia z tym jego sędziowskim charakterem. Und es ist so, dass der Herr Jesus uns auch manchmal züchtigen muss. I to dlatego, że czasami i nas Pan Jezus musi ćwiczyć. Und zwar zweierlei. A mianowicie dwa rodzaje, różne rodzaje. Wir finden das in 1. Petrusbrief. I znamy opisane to w pierwszym liście Piotra. Es kann sein, dass wir auf unserem persönlichen Glaubensweg vom Herrn gezüchtigt werden müssen. Bo może się zdarzyć, że my na naszej osobistej drodze wiary musimy być przez Pana ćwiczeni. Das finden wir in 1. Petrus 1, Vers 17. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 17 wiersz. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Aber es gibt eine zweite Sache. Ale też jest i inna rzecz, druga. Und die finden wir in Kapitel 4, 1. Petrus 4. I tą znajdujemy opisaną w czwartym rozdziale tego pierwszego listu Piotra. Dass er uns auch manchmal züchtigen muss auf unserem gemeinsamen Wege. Że on czasami musi nas ćwiczyć na naszej społecznej drodze wiary. Kapitel 4, Vers 17. Czwarty rozdział, 17 wiersz. Nie wierzę. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Wenn wir persönlich oder gemeinsam eine Züchtigung des Herrn erfahren, jeżeli my osobiście albo społecznie jesteśmy podciągnięci pod karność Pana, dann dürfen wir aber wissen, to możemy też i o tym wiedzieć, dass diese Züchtigung aus einem liebenden Herzen kommt. Że te ćwiczenie, doświadczanie zawsze pochodzi z Jego miłującego serca. Vielleicht geht jemand unter uns hier durch einen ganz schwere Zeit. Może ktoś spośród nas musi przechodzić przez bardzo trudny czas. Sie empfindet der Herr hat seine Hand auf ihn gelegt. I odczuwa to wyraźnie, że Pan położył swoją rękę na nim. Dann darfst du wissen, dass du kein Bastard, sondern ein Sohn bist. To możesz to wiedzieć, że ty nie jesteś pękartem, ale jesteś synem. Und wenn wir Züchtigung auf dem gemeinsamen Weg erfahren, a jeżeli musimy przeżywać ćwiczenia na naszej społecznej drodze wiary, dann ist es nur der Beweis, to jest to tylko dowodem na to, dass Gott uns noch nicht aufgegeben hat, że Bóg jeszcze nie zrezygnował z nas. Und in dieser Weise wollen wir jetzt diese Verse betrachten. I właśnie w ten sposób chcielibyśmy te wiersze teraz rozważać. Wir lesen in Vers 2. Czytamy w wierszu drugim. Wer kann sein Kommen ertragen? Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? Das ist die wichtige Frage. To jest bardzo ważne pytanie. Wer kann die Züchtigung Gottes ertragen? Któż może znieść ćwiczenie Pańskie? Und die Antwort wird uns hier gegeben in Vers 3. A w trzecim wierszu jest dana nam odpowiedź na to. Es sind die Kinder Levi. Mianowicie to dotyczy synów Lewiego. Und wir wollen jetzt sehen, was die Kinder Levis kennzeichnen. A teraz chcielibyśmy zauważyć, co charakteryzowało tych synów Lewiego. Es sind zwei Dinge. A to mianowicie dwie rzeczy. Und wir finden in Kapitel 2. I o tym czytamy w drugim rozdziale tego proroka. In Vers 5. W piątym wierszu. Er fürchtete mich. I tam czytamy, że on boi się mnie. Bei diesen Menschen war Gottesfurcht
vorhanden. I stwierdzamy, że u tych ludzi była bojaźń Boża. Eine überaus wichtige Sache in unserem Christenleben. I to jest ponad wszelką miarę bardzo ważna rzecz charakteryzująca, powinna charakteryzować nasze życie chrześcijańskie. Was ist Gottes Furcht? Co to znaczy, co to jest bojaźń Boża? Das ist nicht Angst haben vor Gott. To nie to, że mamy się bać Boga. Aber das ist Furcht zu haben, irgendetwas zu tun. Ale to chodzi o to, że mamy się bać cokolwiek uczynić, was Gott missfällt. To, co by się Bogu nie podobało. Aber es gibt noch einen zweiten Charakterzug bei diesem. Ale również też i inna, druga rzecz ich charakteryzowała. Befinden Sie ihn in Kapitel 2, Vers 6. O, to znajdujemy w drugim rozdziale, w szóstym wierszu. Am Ende des Verses. Przy końcu tego wierszu. Er wandelte mit mir in Frieden und Gerade. W pokoju i prawości postępował ze mną. Der zweite Charakterzug war, dass sie mit Gott wandelt. Druga rzecz ich charakteryzująca to było to, że oni chodzili z Bogiem. Das ist eine Sache unseres praktischen Lebens. To jest rzecz dotycząca naszego praktycznego życia. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Są różne wyrażenia. Wir lesen in, am Anfang des Lukas Evangeliums Gott mit. Na początku Ewangelii Łukasza czytamy Bóg z nami. Das bedeutet, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. A to oznacza, że Bóg zesłał swojego Syna. Als Angebot an alle Menschen. Jako ofertę dla wszystkich ludzi. To sehen wir also den weitesten Kreis der Menschen. I w tym widzimy ten szeroki krąg ludzi. Wenn steht Gott mit uns. Jeżeli wyrażenie znajdujemy Bóg z nami. Gottes Gnadenangebot an alle Menschen. Czyli oferta Bożej łaski dla wszystkich ludzi. Aber dann sehen wir einen zweiten Satz. Ale też i inne, drugie zdanie, wyrażenie znajdujemy. Gott für uns. Bóg dla nas. Und das umfasst den Kreis aller Erlösten. A to obejmuje krąg wszystkich odkupionych. Das finden wir in Römer 8. O tym czytamy w Rzymian 8 rozdział. Und das zeigt uns, dass jeder, der dem Herrn Jesus angehört, a to nam pokazuje, że każdy, który należy do Pana Jezusa, er darf wissen, dass Gott für ihn ist. To ten może wiedzieć, że Bóg jest dla mnie albo za mną. Aber jetzt haben wir Wandel mit Gott. Ale teraz my oglądamy chodzenie z Bogiem. Und das kann man durchaus nicht von allen Erlösten sagen. A to w żadnym wypadku nie można powiedzieć o wszystkich odkupionych, że tak chodzą. Dass sie mit Gott wandeln. Że oni chodzą z Bogiem. Aber in der Bibel kommt das recht selten vor. Również i w Biblii naprawdę rzadko się to objawia. Ich habe bis jetzt nur drei Personen gefunden. I dotychczas znalazłem tylko trzy osoby. Von denen steht, dass sie mit Gott wandeln. O których było jest zapisane, że chodzili z Bogiem. Der erste ist Henoch. Pierwsza z tych osób to jest Henoch. Von ihm steht das zweimal. O nim jest to dwukrotnie zapisane. Er war 65 Jahre alt, als er begann mit Gott zu wandeln. On miał 65 lat, gdy rozpoczął chodzić chodzenie z Bogiem. Und das hatte einen ganz speziellen Grund. A to z szczególnego powodu. Das erste Kind wurde ihm geboren. Bo pierwsze dziecko się mu narodziło. Und hat er erkannt, dass es jetzt wichtig ist, mit Gott zu machen. I dopiero wtedy on poznał, że rzeczą ważną jest, aby chodzić z Bogiem. Das ist auch sehr wichtig für die jungen Väter. I to jest bardzo ważne dla młodych ojców. Dass sie sich bewusst sind, dass es wichtig ist, mit Gott zu wandeln. Aby oni byli tego świadomi, że to jest ważne, aby chodzić z Bogiem. Für den Segen für das ganze Haus. Aby powstało błogosławieństwo dla całego domu. Und dann wandelt er 300 Jahre mit Gott. A następnie czytamy, że on 300 lat chodził z Bogiem. Und am Ende seines Lebens steht noch einmal er wandelte mit Gott. I przy końcu jego życia jeszcze raz jest powiedziane, że chodził z Bogiem. Es gibt leider auch Gläubige, bo niestety są tacy wierzący, die ein Leben lang mit Gott wandeln, którzy przez całe życie chodzili z Bogiem, und am Ende ihres Lebens sich von Gott abwenden. A przy końcu swojego życia odwracali się od Boga. Das zeigt uns, wie unsere Herzen sind. A to wszystko nam objawia, jakimi są nasze serca.
Dann sehen wir noch von Noah, dass mitgefahren. Również i mamy powiedziane o Noem, że chodził z Bogiem. Und der dritte, das ist Levi. A trzecia osoba to jest Lewi. Er wandelte mit mir in Frieden und Gerade. Jest napisane o nim, że on chodził ze mną w pokoju i prawości. Aber wir wollen uns jetzt fragen, was denn das bedeutet, mit Gott zu machen. Ale teraz chcielibyśmy samych siebie zapytać, co to oznacza chodzić z Bogiem. Wenn zwei zusammen wandeln, dann müssen sie dasselbe Ziel haben. Jeżeli dwoje ludzi idzie ze sobą razem, to muszą mieć wspólny cel. Wspólny cel. Wenn der eine nach Berlin will und der andere nach Wien, jeżeli jeden by chciał dojść do Berlina, a drugi do Wiednia, dann können sie nicht zusammen wandeln. To na pewno nie mogą iść razem. Wenn wir mit Gott wandeln wollen, jeżeli my chcemy chodzić z Bogiem, dann müssen wir dasselbe Ziel haben wie Gott. To musimy mieć taki sam cel jak Bóg. Und das Ziel Gottes ist die Verherrlichung des Herrn Jesu. A celem Bożym jest zawsze uwielbienie Pana Jezusa. Das muss auch unser Ziel sein in unserem praktischen Leben. To też i powinno być naszym celem w naszym praktycznym życiu. Aber wenn man zusammen wandeln will, muss man auf den gleichen Weg gehen. Ale również jeżeli chce się wspólnie chodzić, to trzeba iść tą samą drogą. Wenn zwei von hier nach Berlin gehen wollen, jeżeli dwóch stąd chcieliby dojść do Berlina und sie gehen auf verschiedenen Wegen, i szliby różnymi drogami, to können sie nicht zusammen. To nie można powiedzieć o nich, że oni chodzili razem. Wir müssen mit Gott denselben Weg gehen. Również my musimy iść z Bogiem tą samą drogą. Und dieser Weg ist schmal. A ta droga jest wąska. Wir können über vieles reden über das praktische Christenleben. Wiele możemy mówić na temat praktycznego życia chrześcijańskiego, aber es ist und bleibt die Wahrheit, ale to jest i pozostanie zawsze prawdą, dass der Weg zum Leben schmal ist. Że droga do żywota jest wąska. Aber es braucht noch etwas Drittes, mit Gott wandeln zu können. Ale jest też potrzebna trzecia rzecz, aby chodzić z Bogiem. Ale jest też potrzebna trzecia rzecz, aby chodzić z Bogiem. Wir müssen dasselbe Tempo haben. Musimy również mieć to same tempo. Wenn einer schneller läuft als der andere, jeżeli jeden będzie szedł szybciej niż drugi, können wir nicht zusammen wandeln. To nie można powiedzieć, że idziemy razem. Und das ist vielleicht noch das größte Problem für uns. Może akurat to dla nas jest to największy problem. Dass wir nicht Gott vorauseilen, że my nie powinniśmy wyprzedzać Boga. Und nicht zurückfallen. Również też i nie odstawać z tyłu. Das sind also Personen, die die Züchtigung Gottes ertragen können. A więc to są osoby, które są w stanie znosić karność Pańską. Mit denen Gott zum Ziel kommt in der Züchtigung. Z którymi osobami Bóg dochodzi do celu poprzez to ćwiczenie. In deren Herzen Gottesfurcht ist. W których sercach panuje bojaźń Boża. Und die mit Gott wandeln. I tacy, którzy chodzą z Bogiem. Diese Züchtigung ist zweierlei. I karność Boża jest też dwojaka. Wir finden das in Kapitel 3, Vers 2. O, czytamy o tym w trzecim rozdziale, drugi wiersz. Es ist einmal das Feuer. Po pierwsze to jest ogień. Auch wir Gläubige haben es mit dem Feuer zu tun. Również my wierzący mamy do czynienia z ogniem. Allerdings nicht in gleicher Weise wie die Ungläubigen. W każdym bądź razie nie w ten sam sposób jak niewierzący. Wenn jemand das Heil im Herrn Jesus ablehnt, jeżeli ktoś odrzuca zbawienie w Panu Jezusie, dann wird er ins ewige Feuer kommen. To będzie wrzucony do ognia wiecznego. Das hat der Sohn Gottes ausdrücklich gesagt, als er hier auf Erden war. To powiedział dobitnie Syn Boży, gdy był na tej ziemi. Das ist sehr ernst. I to jest bardzo poważna rzecz. Aber auch die Gläubigen haben es mit dem Feuer zu tun. Ale również wierzący mają do czynienia z ogniem. Aber dieses Feuer ist nicht da, um uns zu verbrennen. Ale ten ogień nie jest po to, aby nas spalił. Darum lesen wir in Jesaja 43. O tym czytamy w 43 rozdziale Izajasza. In einem sehr kostbaren Vers. W bardzo kosztownym wierszu. Wenn du durchs Feuer gehst, jeżeli byś szedł przez ogień, du wirst nicht verbrannt. To nie będziesz spalony. Nein, das Feuer der Prüfung, das über uns kommt. Tak, ten ogień doświadczeń, które na nas przychodzą. Das kann unsere Stellung in Christus gar nichts anhaben. On nie może w żaden sposób naruszyć naszego stanowiska w Chrystusie. Aber dieses Feuer ist da, um alles wegzubrennen. Ale ten ogień jest po to, aby wszystko wypalił.
was in unserem Leben nicht von Gott gewirkt ist. Co w naszym życiu nie było zdziałane przez Boga. Wir täuschen uns manchmal. My czasami się mylimy. Wir sind vielleicht freundlich. My może jesteśmy przyjazni. Wir sind anständig mit den Mitmenschen. My jesteśmy w porządku w stosunku do ludzi z otoczenia. Und wir denken, das ist durch Gott gewirkt. I myślimy, że to jest działane przez Boga. Und wir müssen dann in einer Prüfung lernen, ale w doświadczeniu musimy się nauczyć, dass es nur ein bisschen gute Erziehung war. Że to niestety, ale tylko było trochę z naszego dobrego wychowania. Nur ein bisschen angenehmer natürlicher Charakter. Może akurat też troszkę z naszego przyjemnego charakteru. Und das wird im Feuer offenbar. I to w tym ogniu doświadczeń zostanie objawione. Aber dann sehen wir auch die Laube des Wäschers. Ale również tutaj czytamy o tym łuku foluszniku. Da geht es um konkrete Sünde. Tutaj chodzi o konkretne grzechy. Und da müssen wir das Wasser des Wortes Gottes auf uns anwenden. A wtedy musimy zastosować na nas samych tą wodę Słowa Bożego. Und manchmal muss eine Prüfung in unser Leben kommen. I czasami musi przyjść doświadczenie w naszym życiu, abyśmy w ogóle to zauważyli, że jesteśmy na błędnej drodze. I że to jest rzeczą konieczną, abyśmy zawrócili z tej drogi. I że to jest rzeczą konieczną, abyśmy wyznali to. Aby móc znowu z Bogiem pielgrzymować. Ale z kosztem diesem wersis. Ale najkosztowniejsze to w tym wierszu jest to, dass hier steht und wird sitzen. To jest w trzecim wierszu początek i usiądzie. In diesem ganzen Prüfungsprozess, tak, w całym tym procesie doświadczania, der über uns kommen kann, który może przyjść na nas, sei es persönlich oder gemeinsam, obojętnie, czy to przyjdzie na nas osobiście, czy na nas jako społeczność. Da sitzt Gott dabei. To Bóg przy tym siedzi. Und überwacht den ganzen Vorgang. I on czuwa nad przebiegiem tego. Wird nicht zulassen, dass wir über Vermögen versuchen. I on nie chce dopuścić, abyśmy byli doświadczani ponad możliwości zniesienia tego. Dieses Vertrauen dürfen wir ihn haben in allen Stunden schweren Prüfungen. I takie zaufanie właśnie możemy do Niego mieć we wszystkich godzinach ciężkich doświadczeń. In Vers 10 sehen wir dann eine Aufforderung an das Volk. W wierszu 10 oglądamy skierowane do ludu żądanie. Bringe den ganzen Zehnt. Przynieście całą dziesięcinę. Wir wissen, dass das Volk Israel die Aufforderung hatte, den zehnten Teil seines Einkommens Gott zu geben. Wiemy o tym, że lud izraelski otrzymał zalecenie w zakonie, aby przynosić dziesięcinę swojego zarobku Bogu. Es gibt auch Gläubige in der Christenheit, die meinen, das gelte auch für uns. Są to również wierzący w chrześcijaństwie, którzy myślą, że i to nas dotyczy. Aber das ist durchaus nicht so, dass wir den zehnten bringen müssen. Ale to w żadnym wypadku tak nie jest, że my musimy przynieść tą dziesięcinę. Aber ich fürchte, dass wir, wenn wir das wissen, ale ja obawiam się, że jeżeli to wiemy, das benutzen, um weniger als den zehnten Gott zu bringen. Że my to bardzo chętnie wykorzystujemy, aby Bogu przynosić mniej niż tą dziesięcinę. Und das wäre gar keine christliche Haltung. A to w żadnym wypadku nie byłoby postępowaniem godnym chrześcijanina. A wenn wir jetzt das auf uns anwenden, ale jeżeli teraz dla nas to zastosujemy, müssen wir es nicht nur anwenden auf das Geld, das wir dem Herrn geben, to nie stosujmy tylko do pieniędzy, które mamy przynieść Panu, sondern auch auf unsere Zeit und unsere Kraft. Ale również co dotyczy naszego czasu i naszych sił. Auch in unserem Leben kann es sein, również i w naszym życiu może tak być, dass wir nicht alles, was wir haben und sind, dem Herrn zur Verfügung stellen. Że my nie wszystko, co my jesteśmy sami sobą lub co posiadamy, że to nie oddajemy wszystko Panu do dyspozycji. Und dann müssen wir auch hören, bringe den ganzen Zehnt. I wtedy i my musimy usłyszeć od Pana żądanie, przynieście całą dziesięcinę. Und dann sagt die Schrift, prüfet mich doch. A potem Pismo mówi, doświadczajcie mnie.
Gott sagt zu uns, habt doch Vertrauen in mich. Bóg mówi nam przez swoje słowo, miejcie zaufanie do mnie. Wenn ihr eine ganze Hingabe an den Herrn Jesus habt, jeżeli będziecie całkowicie oddani Panu Jezusowi, dann werde ich euch das Fenster, die Fenster des Himmels öffnen. To wtedy ja otworzę wam okna niebieskie. Und Segen auf euch ausgießen. I wyleję na was obfite błogosławieństwo. Ich denke im Moment an meine Mutter. W tej chwili przypomina mi się moja mama. Sie ist mit im Alter von 18 Jahren schwer krank geworden. Ona w wieku 18 lat ciężko zachorowała. War 4 Jahre krank und ganz verarmt. I przez 4 lata ciężko chorowała i w tym czasie bardzo zbiedniała. Sie war sich gewohnt, Gott, dem Herrn, am jeden ersten Tag der Woche einen halben Franken zu geben. Ona była przyzwyczajona do tego, aby Panu w pierwszy dzień tygodnia zawsze pół franka oddawać. Das ist das, was sie sich in ihrem Herzen vorgesetzt hat. To była suma, która ona sobie postanowiła w swoim sercu. Als sie nach 4 Jahren wieder so gesund war, dass sie in die Versammlung gehen konnte. Gdy po 4 latach była na tyle zdrowa, że mogła znowu iść do zgromadzenia, besaß sie noch einen einzigen halben Franken. To posiadała tylko właśnie połowę franka jako całą swoją majątność. Und sie begann zu überlegen. I teraz zaczęła się zastanawiać. Kann ich es wagen, jetzt dieses dem Herrn zu geben? Czy mogę się odważyć, aby tą połowę franka oddać teraz Panu? Ist das nicht unvernünftig? Czy by to nie było nierozsądne? Ich brauche doch noch Geld. Przecież potrzebuję jeszcze pieniędzy. Und dann las sie am Samstag diese Stelle. I wtedy w niedzielę rano przeczytała sobie to miejsce. Prüfet mich doch. Doświadczcie mnie. Und sie hat ihr letztes Geld dem Herrn gegeben. I ona swoje ostatnie pieniądze oddała Panu. Sie erzählte das uns viele Jahrzehnte später. Ona opowiadała nam to wiele dziesiątek lat później. Und sie sagte uns, seht ihr Kinder? I ona powiedziała, widzicie dzieci? Es gab in meinem Leben nie mehr einen Sonntag. W moim życiu już nigdy potem nie było takiej niedzieli, wo ich nur einen halben Franken hatte, w którym bym miała tylko tą połowę franka. Prüfet mich doch. Pan powiedział, doświadczcie mnie. Das gilt für alles von uns. To jest ważne dla nas wszystkich. Ob ich euch nicht das Fenster des Himmels öffne. I Pan mówi, czy nie otworzę wam wtedy okien niebieskich? Würde noch gerne ein wenig etwas über das Fenster des Himmels sagen. O, chętnie chciałbym wam jeszcze powiedzieć na temat tych okien niebieskich. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das in eurer Bibel auch so steht. Ale nie jestem całkiem pewny, czy też i w waszej Biblii tak jest zapisane. Ich habe bis jetzt die Fenster des Himmels dreimal gefunden, an drei Orten. Ja dotychczas znalazłem te okna niebieskie zapisane w trzech miejscach Biblii. Das erste Mal bei der Sintflut. Po raz pierwszy w czasie potopu. Da wurden die Fenster des Himmels geöffnet. Tam czytamy, że okna niebieskie otworzyły się. Aber zum Gericht. Ale wtedy otworzyły się na sąd. Das zweite Mal als Sanherib Samaria belagerte. A drugi raz, gdy Sanherib oblegał miasto Samarię. Und alles wurde so teuer. A wtedy wszystko stało się tak drogie. Und alle in Samaria hatten schrecklich Hunger. I wszyscy w Samarii okropnie głodowali. Und dann kommt Elisa, der Prophet. A wtedy przychodzi Elizeusz, prorok. Und dann sagt er, morgen um diese Zeit wird es alles billig sein. I on wtedy przepowiedział, że jutro o tym czasie wszystko będzie tanie. Da sagt der Anführer. A wtedy jeden z hetmanów powiedział, selbst wenn Gott Fenster am Himmel machen würde, nawet gdyby Bóg zrobił w niebie okna, würde das gehen? Czyż to wtedy by się też sprawdziło? Und da sagte Elisa das erste Wort zu ihm. A wtedy Elizeusz powiedział bardzo poważne słowa do niego. Du wirst es sehen, aber du wirst nicht davon essen. Ty to zobaczysz, ale nie będziesz jadł z tego. Und in Wahrheit, der Gott hat eine Wendung herbeigeführt. I rzeczywiście Bóg do tego doprowadził, że nastąpiła tak wielka zmiana. Die Belagerung war zu Ende. Skończyło się oblężenie tego miasta. Und dieser Anführer wurde in Tore zertreten. A ten hetman wojska został zdeptany przez lud w bramie miejskiej, która wyszła
splądrować ogród nieprzyjaciela. 2. Könige 7, Vers 2. To jest druga księga królewska, 7 rozdział, 2 wiersz. Und folgende Verse. I następne wiersze. Wir sehen an dieser Stelle die Fenster des Himmels zum Segen und zum Gericht. A więc oglądamy w tym miejscu, że okna niebieskie mogą być i dla błogosławieństwa, i na sąd otwierane. Für die einen zum Gericht. Dla jednych na sąd. Für die anderen zum Segen. Ale dla innych dla błogosławieństwa. Aber hier ist es zum Segen. Tutaj w tym miejscu oglądamy, że te okna będą otwarte dla błogosławieństwa. Und wir möchten jetzt diesen Segen betrachten. I teraz chcemy rozważać te błogosławieństwa. Es ist dreierlei. I te błogosławieństwo jest trzech rodzajów. Erstens in Vers 11. Pierwsze w wierszu 11. Die Frucht des Bodens wird wieder kommen. Znowu pojawi się owoc wyrastający na roli. Das ist Nahrung. I to oznacza, że będzie pożywienie. Das ist ein Vorbild auf unsere geistliche Nahrung. To jest przykład dla naszego duchowego pokarmu. Es kann einmal sein, dass Hungersnot in unserem Leben ist, geistliche Hungersnot. Może się tak zdarzyć, że w naszym życiu nastanie okres wielkiego głodu, ale głodu duchowego. Wir lesen noch die Bibel. Będziemy czytali dalej Biblię. Aber es sagt uns nichts mehr. Ale Biblia już nie będzie do nas przemawiać. Aber es ist nicht, weil die Bibel sich verändert hat. Ale to nie z tego powodu, że Biblia się zmieniła. Sondern weil in unserem Herzen etwas nicht stimmt. Ale to z tego powodu, że nasze serca nie będą w porządku. Weil unsere ganze Hingabe an den Herrn Jesus fehlt. Bo będzie brakowało nam całkowitego oddania się Panu Jezusowi. Und wir leiden Hungersnot. I będziemy cierpieli na głód. Aber wir sehen hier, dass wenn wir den ganzen Zehnten bringen. Ale tutaj oglądamy, że jeżeli przyniesiemy całą dziesięcinę, dass dann auch wieder wahre Nahrung in unsere Herzen kommt. To wtedy też prawdziwy pokarm spłynie do naszego serca. Das zweite in Vers 11 ist der Weinstock. A druga rzecz wymieniona w 11 wierszu to jest winorość. Das zeigt uns die Freude. A on obrazuje radość. Vielleicht ist jemand hier. Może ktoś tutaj jest. Der ist schon lange bekehrt. Który już jest długo nawrócony. Und er sagt, ich habe einfach keine rechte Freude mehr am Herrn. I teraz twierdzi, że ja w zasadzie teraz nie mam takiej wielkiej radości w Panu. Dann siehst du hier der Grund. To tu oglądasz powód tego. Du hast dein Herz an andere Dinge gehängt. Bo twoje serce oddało się innym rzeczom. Es gibt Dinge in deinem Leben, die sind dir wichtiger als der Herr Jesus. Są rzeczy w twoim życiu, które stały ci się ważniejsze niż Pan Jezus. Und die Freude ist aus deinem Herz gekommen. A radość zniknęła z twojego serca. Aber du kannst sie wieder bekommen. Ale możesz ją znowu otrzymać. Kann auch einmal sein, dass es eine Sünde ist. Może też i tak to się zdarzyć, że przeszkodą jest grzech. Ich denke dabei an Dawid. Myślę w tym wypadku o Dawidzie. Nachdem er gesündigt hatte, gdy on zgrzeszył, ist alle Freude aus seinem Herzen verschwunden. To znikła wszelka radość z jego serca. Und dann bekennt er seine Sünde. Ale następnie on wyznaje swój grzech. Aber es ist nicht so schnell gegangen. Ale tak szybko to nie poszło. Am Anfang hat er geschwiegen. Na początku on milczał. Da haben sich seine Gebeine verzehrt. A wtedy czytamy, że schły kości jego. Er hat gestöhnt den ganzen Tag. On jęczał cały dzień. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Stöhnen gehört hat. Nie wiem, czy ktoś słyszał jego jęki. Vielleicht war es nur ein Stöhnen des Herzens. Może to było tylko jęczenie wewnątrz jego serca. Vielleicht schweigt auch jemand hier. Może też i w tej sali ktoś jest, kto milczy. Er hat eine Sünde getan. On uczynił grzech. Und stöhnt in seinem Herzen. A teraz on jęczy w swoim sercu. O, ich bitte dich, bekenne es dem Herrn. O, ja proszę Cię, wyznaj ten grzech Panu. Und bekenne es, wenn nötig, den Menschen. A jeżeli jest to też konieczne, wyznaj ten grzech ludziom. Dann darfst du auch beten wie David. Wtedy będziesz mógł się też i tak modlić jak Dawid. Lass mich wiederkehren, die Freude meines Heils. O, niech wróci z powrotem do mnie radość zbawienia mego. Aber dann gibt es etwas Drittes noch. Ale jest też i trzecia rzecz. Was finden wir in Vers 12? Co znajdujemy w wierszu 12? Alle Nationen werden euch glücklich nennen. Wszystkie narody będą was nazywali szczęśliwymi. Dann werden wir auch wirklich ein Zeugnis. Zeugnis wird keine Kraft haben. To świadectwo nasze będzie bezsilne. A wenn wir in ihm uns freuen.
Ale jeżeli będziemy się w nim cieszyć, dann werden das die Menschen um uns her sehen, to ludzie z otoczenia naszego zobaczą to, und wir werden wahre Zeugen hier auf Erden sein. I będziemy prawdziwymi świadkami tutaj na ziemi. Möchte jetzt noch etwas sagen über Vers 16 und 17. Jeszcze chciałbym powiedzieć na temat 16 i 17 wiersza. Wir haben hier Menschen, die Gott fürchten. Tutaj oglądamy ludzi, którzy boją się Pana. Wir haben schon gesehen, was das ist. Już żeśmy rozważali, co to oznacza. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Tak, we wszystkich czasach byli tacy. Menschen, die Gott fürchten. Ludzie, którzy boją się Boga. Auch zur Zeit, als der Herr Jesus hier auf Erden kam. Również i w tych czasach, gdy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, gab es solche Menschen. Byli też tacy ludzie. Ich denke an die Eltern von Johannes dem Täufer. Myślę teraz o rodzicach Jana Chrzciciela. Zacharias und Elisabeth. Zachariasz i Elżbieta. Gibt einen sehr schönen Vers von diesem Ehepaar. Jest zapisany bardzo piękny wiersz na temat tego małżeństwa. Ich hoffe, dass ihr ihn kennt. Mam nadzieję, że znacie ten wiersz. Es ist Lukas 1, Vers 6. To jest Łukasz, pierwszy rozdział, wiersz 6. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Das war ein gottesfürchtiges Ehepaar. A więc to było małżeństwo bogobojne. Glückliche Kinder, die solche gottesfürchtige Eltern haben. O, szczęśliwe dzieci, które mają takie takich bogobojnych rodziców. Aber es gab noch mehr. Ale tu jeszcze jest coś więcej zapisane. In Lukas 2 finden wir einen Mann namens Simeon. W Łukasza drugi rozdział oglądamy męża, który nazywał się Symeon. Vers 25. 25 wiersz. Der war gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. Und in Vers 29. A w 29 wierszu. Nun Herr, entlässest du deinen Knecht in Frieden. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Und da gab's doch eine Prophetin Anna. I również była pewna prorokini Anna. In Vers 36. W 36 wierszu. Und bei der Prophetin Anna sehen wir, über was die gottesfürchtigen Menschen reden. I tu w przypadku prorokini Anny oglądamy to, co bogobojni ludzie o Bogu mówili. Man hat viel darüber nachgedacht, was das bedeutet in Malachi 3. Wiele się nad tym zastanawiano, co to oznacza te słowo z Malachiasza 3 rozdział. Sie unterredeten sich. Oni mówili między sobą, czytaliśmy w 16 wierszu. Und viele haben gedacht, sie hätten geredet über die Probleme im Volk Gottes. I wielu myślało, że oni mówili między sobą o problemach ludzi izraelskich. Aber der Prophetin Anna sehen wir etwas anderes. Ale co dotyczy prorokini Anny, to oglądamy całkiem coś innego. In Vers 38, w 38 wierszu, und sie trat zu derselben Stunde herzu, i ona na trzeci tejże godziny lobte den Herrn, wielbiła Boga, und redete von ihm zu allen. Mówiła o nim wszystkim. Gottesfürchtige Menschen reden von ihm. Bogobojni ludzie mówią o nim, czyli o Bogu. Die haben ein gemeinsames Thema. Oni mają właśnie wspólny temat. Es ist die Person des Herrn Jesus. A to jest osoba Pana Jezusa. Unseres Heilandes und Herrn. Naszego Zbawiciela i Pana. Und jetzt sehen wir etwas Wunderbares. A tu oglądamy dalej coś cudownego. In Vers 16. W 16 wierszu. Jehova merkte auf. I Pan uważał to. Gott bemerkt so etwas. Bóg zauważa takie rzeczy. In den Augen der Menschen mag das gering sein. W oczach ludzkich może być to nieznaczne. Ein kleines Häuflein gottesfürchtiger Menschen. I mała grupka bogobojnych ludzi. Aber Gott bemerkt so etwas. Ale Bóg coś takiego zauważa. Ich habe bis jetzt zweimal gefunden, dass Gottes Augen die ganze Erde durchlaufen. Dwa miejsca znalazłem w Biblii mówiące o tym, że oczy pańskie przebiegają całą ziemię. Und das erste Mal ist es in 2. Chronika, Kapitel 16. Po raz pierwszy jest to zapisane w 2. Chronik, 16 rozdział. Druga Księga Chronik, 16 rozdział.
Dziewiąty wiersz. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Da sehen wir, dass Gottes Augen die ganze Erde durchlaufen, auch heute. I tak wiemy, że oczy Pańskie całą ziemię przebiegają i również dzisiaj. Und diese Augen bleiben stehen über Katowice. I te oczy zatrzymują się nad Katowicami. Wenn hier ein Herz ist, das ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Jeżeli tutaj znajduje się takie serce, które w niepodzielny sposób jest skierowane na Pana. A więc zweite Stelle ist im Propheten Zacharia. Drugie miejsce jest w proroku Zachariaszu zapisane. Kapitel 4. Czwarty rozdział. Und da geht es nicht um den persönlichen Weg. A tutaj nie chodzi o osobistą drogę. Da geht es um den gemeinsamen Weg. Tutaj chodzi o naszą społeczną, wspólną drogę. Und wir finden es in Vers 10. I w wierszu 10 doczytamy. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. A te 7 lat to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. Gottes Augen suchen noch etwas anderes als ungeteilte Herzen. Boże oczy szukają jeszcze coś innego, jak tylko te serca niepodzielnie przy nim trwające. Sie suchen noch den Mann, der das Senk bleibt in der Hand. One szukają jeszcze też i tego męża, który miałby w swoim ręku pion. Pion. Es geht hier um den Tempel. Chodzi tutaj o świątynię. Und in der Anwendung geht es um das Zusammenkommen als Versammlung. A jeżeli chodzi o zastosowanie to na dzisiaj, to ma to zastosowanie do zgromadzania się wspólnie jako zgromadzenie. Und das Senkblei ist dazu da. A ten pion służy do tego, damit die Wände nach dem Fundament ausgerichtet werden. Aby ściany były według fundamentu ukierunkowane pionowo. Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde. I Boże oczy spoglądają i przechodzą przez całą ziemię. Und sie suchen Menschen, die sich im Blick auf das Zusammenkommen ausrichten nach den Gedanken des Gottes. I oczy Boże szukają takich ludzi, którzy by szukali tej sposobności, aby zgromadzać się według woli Bożej. Jehova merkte auf. I żeśmy to czytali, że Pan zauważył to. Und jetzt sehen wir ein Gedenkbuch. I tutaj czytamy w tym naszym trzecim rozdziale, 16 wiersz, że została spisana przed nim księga pamiątkowa. Ich möchte versuchen zu zeigen, was dieses Gedenkbuch ist. Chciałbym teraz pokazać, co to oznacza księga pamiątkowa. Ich bekomme auch ein Gedenkbuch jedes Jahr. Ja otrzymuję taką księgę pamiątkową każdego roku. Zu meinem Geburtstag. Na moje urodziny. Da schenkt mir meine Frau und meine Kinder zusammen ein Buch. Wtedy żona i dzieci podarowują mi książkę. Und das sind schöne Fotografien und wichtige Ereignisse, die in diesem Jahr geschehen sind. A to jest księga, w której wklejone są piękne fotografie obrazujące piękne przeżycia z całego roku. Und die Kinder beschreiben diese Ereignisse. A dzieci opisują te zdarzenia. Jedes meiner Kinder muss die Mutter geführt ein Ereignis beschreiben. I każde z moich dzieci pod kierownictwem matki opisuje jedno z tych zdarzeń. Wenn ich das nächste Mal wiederkomme, bringe ich mal eins mit. Gdy następnym razem przyjadę, postaram się to zabrać ze sobą. Und ich habe schon eine ganze Reihe dieser Bücher. I ja już mam cały rząd tych książek. Und wenn ich mal richtig Großvater bin. I gdy już naprawdę stanę się dziadkiem. Bin zwar Großvater. Pewnie już jestem dziadkiem. Aber ich bin noch nicht richtig Großvater. Ale jeszcze takim nie takim właściwym. Takim już starym dziadkiem. Ein richtiger Großvater hat Zeit. Bo taki już prawdziwy dziadek to ma czas. Und wenn ich dann mal so Zeit habe, i gdy będę miał kiedyś czas, dann werde ich immer wieder diese Bücher durchblättern, to mam zamiar przeglądać te księgi. Und mich an diesen Dingen erfreuen, die darin stehen. I cieszyć się z tych rzeczy, które tam są zapisane. Seht ihr, das ist das Gedenkbuch hier. To jest właśnie ta księga pamiątkowa. Es
ganz verschiedene Bücher im Himmel. Tak, w niebie są zapisane różne księgi. Es gibt zum Beispiel ein Buch, da wird jeder christliche Bekenner eingeschrieben. Jest na przykład księga, w której są zapisani wszyscy wyznawcy Chrystusa. Und jeder also, der irgend zu einer christlichen Kirche sich bekennt, durch Taufe zum Beispiel, a każdy, który się przyznaje należeć do jakiegokolwiek chrześcijańskiego kościoła poprzez chrzest, der wird als christlicher Bekenner in diesem Buche eingeschrieben. On zostaje wpisany jako wyznawca chrześcijaństwa do tej księgi. Aber wenn er sich nicht bekehrt, ale jeżeli taki człowiek się nie nawróci, to wie teraz diesen Buche ausgeschrieben. To z takiej księgi zostaje wymazany. Dann gibt es noch ein anderes Buch. Również też jest inna księga. Da wird jeder angeschrieben, der an den Herrn Jesus glaubt. Tam jest zapisany każdy, który wierzy w Pana Jezusa. Der Buße tut. Ten, który pokutuje. Davon spricht der Herr Jesus, wenn er sagt. I o tym mówi Pan Jezus, gdy on powiedział. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben. Cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. Aber es gibt noch dieses Gedenkbuch. Ale również w niebie jest ta księga pamiątkowa. Da stehen nicht alle Gläubigen drin. Tam w tej księdze nie są zapisani wszyscy wierzący.